Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Sławek Chodkiewicz i jest to Sala Wiedzy, godzina 13, a Ażur Summit 2022. Tematem, jaki przygotowałem na dzisiaj, jest Ażur Landing Zone jako produkt, czyli będziemy mówili zarówno o Ażur Landing Zone jako samej, ale też o wyzwaniach technicznych i organizacyjnych, jakie stoją przed Wami i jakie stały przed nami jako firmie, która oferuje Landing Zone jako produkt. Oczywiście dziękujemy sponsorom. Przede wszystkim ja osobiście dziękuję firmie Nordcloud z bardzo prostego powodu, gdyż sam w Nordcloud pracuję. I pracując w Nordcloud mam tam stanowisko Senior Cloud Architect. Jak spojrzycie na to zdjęcie z prawej strony, o tutaj, to architekt może być już niezrozumiany. Dlatego, ponieważ pewnie zastanawiacie się, jak architekt funkcjonuje w firmie Nordcloud, zajmę dosłownie 15 sekund i wam o tym powiem. Architekt w firmie Nordcloud zajmuje się projektami od wczesnej fazy, gdzie robimy high-level design, później przekuwamy to w low-level design, później metodykami zwinnymi jest to rozbijane na poszczególne taski i poprzez pisanie infrastructure as a code projekt jest wdrażany. I tak też właśnie pisana jest nasza landing zone, nasz produkt Azure Cloud Foundation. Jest on pisany kodem, jest to w ARM, plus tam, gdzie ARM nie może, to Python i PowerShell nam pomoże, jak my to zwykliśmy mawiać, z tego powodu, że nie wszystko da się zrealizować językiem proceduralnym, językiem deklaratywnym, jakim jest ARM, i wtedy właśnie Python i PowerShell są pomocne. Zanim objąłem stanowisko Tech Leada dla produktu Azure Cloud Foundation, w Nordcloud lidowałem różnymi projektami infrastrukturalnymi, dzięki czemu udało mi się zdobyć doświadczenie, gdzie robiliśmy totalnie customowe rozwiązania dla klientów, żeby ta landing zona, to rozwiązanie było dokładnie uszyte na miarę klientów. Poza życiem zawodowym oczywiście mam pasję. Jedną z tych pasji jest żeglarstwo. Tak więc, jeżeli nie na gruncie profesjonalnym, może będzie nam kiedyś dane spotkać się na gruncie prywatnym. Na to liczę. I przechodząc już do tematyki, ale jednocześnie pozostając jeszcze na chwilkę trochę wokół żeglarstwa, moją prezentację zacznę od strategii governance'u. I podobnie jak ten pan z prawej strony, którego będę chciał wam osobę trochę przybliżyć, Robin Knott Johnson, to jest człowiek, który jako pierwszy w historii przepłynął kulę ziemską bez zatrzymywania się, przepłynął jachtem samotnie. Oczywiście, żeby móc podjąć się takiego wyzwania, musiał odpowiednio się przygotować. Musiał zrobić zapasy, musiał pozyskać finanse, musiał nawet zrobić pewne automatyzacje, tak zwany samoster, żeby móc spać. Dzisiaj, 54 lata później, kiedy przygotowujemy się my, nasi klienci, wy, do takiego przedsięwzięcia jak Landing Zone, te zasadniczo czynności przygotowawcze się nie zmieniły. Organizacje, chcąc wdrożyć swój pierwszy Azure Landing Zone, muszą się doskonale przygotować do tego niebanalnego i nietrywialnego zadania. Mówimy tutaj o zmianie podejścia, zmianie sposobu, jaki organizacje z powodzeniem nierzadko przez dziesiątki lat funkcjonowały. Mówimy o przejściu całego cloud journey. Oczywiście nie wszystkie firmy chcą przejść całość. Niektóre chcą się zatrzymać i zrobić po prostu operację, chcą się zmigrować. Ale żeby wiedzieć, co potrzebujesz, na początku trzeba zadać sobie podstawowe pytania o strategię. Jaki cel biznesowy chcemy osiągnąć? Co nas jako organizację motywuje do przejścia w stronę cloudu? Migracja, a może innowacyjność? A może jesteśmy startupem, nową firmą i od razu chcemy iść w cloud? Jakie mamy na to przeznaczone finanse? A jaka wiedza jest w naszej organizacji? Odpowiedzi na te pytania, na te zasadnicze, fundamentalne pytania o strategię będą determinowały dalsze kroki. Jeżeli chodzi o strategię, to oczywiście możemy skorzystać z gotowych frameworków, jak na przykład Cloud Adoption Framework for Azure. Oczywiście mój produkt Azure Cloud Foundation czerpie z tego frameworku. Jesteśmy zgodni z tym frameworkiem. Więc w zasadzie bez wsparcia partnerów sami możecie
siąść, przeczytać ten framework oddechy do dechy, przejść przez te wszystkie kroki tutaj i zrobić swoją customową landing zone zgodną z best practices, zgodną z rekomendacjami. Sam przeczytałem tą lekturę kilka razy, jest naprawdę dobrą, kompletną informacją, jak landing zone powinien wyglądać. Kiedy mamy strategię, to jesteśmy gotowi przygotować plan, w jaki chcemy zaadaptować sposób chmurę w naszej organizacji. Czy planujemy zrobić upskill na początek naszych ludzi po to, żeby osoby te mogły samodzielnie tą chmurę stworzyć, stworzyć kod, ją zarządzać, ją utrzymywać, ją rozwijać, aktualizować? A może nie? Może naszą strategią jest korzystanie ze wsparcia partnerów. Korzystanie ze wsparcia partnerów i może chcemy jako firma skupić się na tym, co jako biznes dajemy naszym klientom, czyli na produktach. Po co skupiać się na przykład na utrzymywaniu niezbędnych komponentów infrastrukturalnych w chmurze, kiedy możemy skupić się tylko i wyłącznie na naszym rozwiązaniu, na naszej różnicy, na naszej przewadze konkurencyjnej. Wtedy oczywiście możemy skorzystać z landing zone jako managed, z mojego produktu, z Azure Cloud Foundation w wersji managed. Dzięki czemu cała operacyjność, całe utrzymywanie, tak zwany model evergreen, będzie po prostu dany. To nie jest tak jak w on-premises, gdzie można było i nie raz, kiedy pracowałem kiedyś jak inżynier trzeciej linii wsparcia, widziałem systemy, które chodziły offline albo podłączone do LAN-u przez dziesiątki miesięcy. Czasem uptime nawet sięgał 2 lat. Jestem przekonany, że sami też takie rzeczy widzieliście. W cloudzie tak się nie da. Cloud żyje, cloud się rozwija, cloud ewoluuje. Więc landing zona stworzona pół roku temu będzie na pewno w pewnym obszarze inna niż obecne standardy, obecne rekomendacje zakładają. Część oczywiście tych głównych pryncypiów będzie spójna, ale niektóre elementy, niektóre komponenty nieustannie trzeba aktualizować. Inny temat. Być może chcemy pewną hybrydowe rozwiązanie zaimplementować. I w ramach współpracy z NordCloudem nawet możecie wejść w taki model współtworzenia CCOE, Cloud Center of Excellence z nami. Czyli chcecie dalej mieć utrzymanie po waszej stronie, dalej chcecie zrobić upskilling, ale jednocześnie chcecie mieć od kogo się uczyć. Chcecie nie robić tego samemu poprzez edukację, ale przez edukację oczywiście również, ale przez rozwijanie i posiadanie kolegę, wirtualne biurko obok, które razem z tobą będzie rozwijał tą landing zone. Więc w ogóle, jeżeli nawet postanowicie nie korzystać z partnera, to sam model CCOE jest czymś, co powinniście rozważyć. Bo CCOE niejako jest odpowiedzią na to, jak zmieni się wasza organizacja, jaki model operacyjny zastosujecie, kiedy chmura do was przyjdzie, kiedy zaczniecie tą chmurę implementować. Nie zapominajmy oczywiście o aspekcie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo powinno być cały czas obecne, niezależnie od tego, co robicie, czy skupiacie się na działce związanej z infrastrukturą, czy z aplikacjami, z migracjami. Cały czas ten wymiar bezpieczeństwa musi być rozważany. Oczywiście w ramach przygotowania, w ramach strategii Foundation musimy też sobie odpowiedzieć na pytania, czy są jakieś framework, jakieś standardy bezpieczeństwa, CIS, ISO, PCI DSS, które musimy wspierać, które musimy spełnić, żeby tak naprawdę nasze rozwiązanie mogło produkcyjnie funkcjonować i świadczyć usługi. Kiedy te podstawowe pytania odnośnie strategii bezpieczeństwa, governance'u, modelu operacyjnego, umiejętności CCOE sobie odpowiedzieliśmy, to wtedy możemy oczywiście przystąpić do technicznej implementacji. Do technicznej implementacji landing zone. I tak z doświadczenia jedna rzecz, którą zazwyczaj
trzeba na wstępie wyjaśnić z klientami, jest to, czym właściwie landing zone is, czym właściwie landing zona jest. Z tego powodu, że gdybyśmy nawet zrobili sobie tutaj sondę jakąś szybko, to jestem pewien, że każdy z Was miałby inny ogląd, inną definicję landing zone. Więc pozwólcie, że pokrótce przybliżę Wam, co ja uważam za landing zone, tak żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, a o czym nie. Więc według mnie landing zona jest to pewien zbiór standardowych usług i sam produkt nazywa się Azure Cloud Foundation. Dlatego właśnie też. I są to usługi, które są niezbędne do tego, żeby móc wykonywać operacyjność w chmurze, żeby chmura była operacyjna, żeby chmura mogła przyjmować kolejno to nowe workloady, nowe application landing zone. Dlatego też rozróżniam Cloud Foundation od application landing zone. Czyli na przykład czym Cloud Foundation nie jest? Cloud Foundation nie jest infrastrukturą dla na przykład Azure VMware Services. AWS powinien mieć swoją własną landing zone. Podobnie z Kubernetesem. Kubernetes jest o tyle AKS, o tyle rozbudowaną usługą, że ktoś, kto zna od podszewki kubka, powinien taką landing zone przygotować. W Nordzie też mamy Kubernetes Foundation czy VMware Foundation. W każdym razie ktoś powinien taką landing zone przygotować ze wszystkimi best praktykami związanymi z tym produktem. I taki application landing zone jest dodawany do istniejącej Cloud Foundation. To podobnie jak on-premises. Musisz mieć pewne rzeczy zrobione, żeby można było aplikację postawić. Tutaj również. I tymi typowymi rzeczami są cztery filary. Sieciowość, bezpieczeństwo, compliance, tożsamość i jak widzicie na slajdzie, standardized tenancy, rozumiane poprzez możliwość zautomatyzowanego tworzenia nowych projektów, tworzenia takiego jakby szkieletu, onboardingu w sposób zautomatyzowanego nowych projektów w taki sposób, żeby one automatycznie były dołączane do Cloud Foundation, żeby automatycznie dziedziczyły uprawnienia, automatycznie dziedziczyły ustawienia governance'u wymuszone politykami i żeby były sieciowo połączone, kiedy oczywiście sieciowo połączone mają być. I pewnie bardziej dociekliwi z Was by powiedzieli, ok, ale takie landing zony są już na rynku, więc jaka jest różnica, dlaczego jako Nordcloud mamy ten produkt Azure Cloud Foundation? Kwestia jest bardzo prosta, dodajemy nasz tajny składnik, a tajny składnik jest bardzo banalny, jest to nasze doświadczenie. Poprzez wiele lat budowy landing zony jako produktu, wiele lat rozwoju ACF-a, zrobiliśmy dziesiątki, jak już nie setki takich wdrożeń. Dzięki czemu widzieliśmy wiele i możemy dostosowywać, rozwijać naszą landing zone po to, żeby była jak najbardziej uniwersalna, żeby mogła obsłużyć wiele różnych scenariuszy, wiele różnych potrzeb. Budujemy naszą landing zone po to, żeby nasz zespół Manage Cloud potrafił tą landing zone wspierać dla klientów, którzy chcą mieć Manage Landing Zone. Potrafimy również stworzyć i mamy dokumentację as a code dla całej landing zone. Tym samym klienci, którzy zdecydują się na wdrożenie landing zone i sami chcą mieć utrzymać, jak sami chcą robić utrzymanie, przepraszam, oczywiście taką możliwość mają również. Więc nie zapomniałem powiedzieć jeszcze jednej rzeczy. Szybkość wdrożenia. Mając doświadczenie, które my mamy, jesteśmy w stanie wdrożyć taki Cloud Foundation relatywnie szybko. A chcąc to robić samemu, chcąc to robić nawet z gotowców gdzieś tam na Gicie, jeden z kluczowych przykładów możemy wziąć Enterprise Scale, zrobiony przez Microsoft w Terraformie czy w Armii, prawda? Ale robiąc to samemu, na pewno zajmie to więcej czasu niż korzystając z gotowych produktów. Czym właściwie jest od strony technicznej Azure Cloud Foundation? Albo można by zadać pytanie inaczej, kiedy będziecie chcieli sami myśleć o zrobieniu
Cloud Foundation Landing Zone, jakie aspekty techniczne według mnie powinniście wziąć na warsztat przede wszystkim. Na początek sieć. Mamy w Azure dwie jakby główne architektury, dwa różne produkty wspierające architekturę. Jeden to jest klasyczny hub and spoke, gdzie mamy huba i do niego jest podłączonych wiele spoków, gdzie sami odpowiadamy za całość konfiguracji routingu, za routing z Express Routem czy VPN-em oraz VIVAN, gdzie ten routing jest nam dany. Oczywiście te usługi mają więcej plusów, minusów, limitów, więc to trzeba bardziej dokładnie podejść do tematu, bardziej się zastanowić i mądrze wybrać. W każdym bądź razie wybór powinien być na początku, bo późniejsza migracja z jednej architektury do drugiej, z jednego rozwiązania do drugiego na pewno będzie niosło za sobą jakiś downtime, chociażby przepięcie peeringu. Więc tym samym lepiej o tym pomyśleć na początku. Jeżeli chodzi o sieć, no to na pewno również NSG i centralny firewall. To jest coś, co musi być. Jeżeli chodzi o techniczną strukturę, trzeba myśleć o podejściu i ja oczywiście rekomenduję zawsze moim klientom Zero Trust Approach. Czyli jeżeli chodzi o ruch sieciowy, domyślnie wszystko powinno być filtrowane. Kolejny aspekt, również szalenie ważny, czyli governance. Governance, który jest zautomatyzowany. Governance, który opiera się o polityki, o management grupy. Logowanie. Czyli w jaki sposób będziemy wiedzieli, jaka jest kondycja naszego Cloud Foundation, gdzie będziemy mogli sięgnąć po informacje, czy będziemy musieli sięgać do wielu miejsc, czy wszystko będzie scentralizowane. Co w przypadku, gdy stanie się coś złego? Co w przypadku, kiedy będzie jakiś ktoś, chociażby nawet nie włam, ale omylnie usunie zasób? Czy mamy nasze logi, żeby sprawdzić, co się właściwie stało? To, co mówiłem wcześniej, czyli automat do automatycznego tworzenia nowych subskrypcji. Niezależnie od tego, czy to jest Enterprise Account, czy to jest Microsoft Customer Agreement, czy to jest CSP. Super byłoby, żeby taka Cloud Foundation Landing Zone mogła w sposób automatyczny tworzyć nowe rozwiązania. Kiedykolwiek tylko jest potrzeba, żeby zrobić nowy projekt, to powinniśmy, znów patrząc na pryncypia i na framework, Cloud Adoption Framework, jego specjalna odsłona dedykowana dużym przedsiębiorstwom, czyli Enterprise Scale, to powinniśmy w takim prowizjonerze uwzględnić podejście Subscription Democratization. Oczywiście nie wszyscy muszą, to jest dla dużych przedsiębiorstw, więc jeżeli taka jest opcja u Was na przykład, to ten prowizjon powinien móc się dostosować, czyli powinien mieć możliwość delegowania uprawnień, tworzenia nowych projektów w oparciu o podział na resource grupy, w oparciu o tworzenie tego w jednej subskrypcji albo właśnie w stworzeniu wszystkiego per subskrypcja. Security Center jako centralny wgląd, czyli w jaki sposób to Security Center będzie automatyzowane, jak będzie ustawione, czy informacje tam zawarte jakkolwiek Wam się przydadzą. Bo nie sztuką jest włączyć wszystko i mieć 300 non-compliant zdarzeń, którymi nic się nie zrobi. Sztuką jest, żeby tak przygotować analizę polityk bezpieczeństwa, żeby kiedy one się zapalają, żeby rzeczywiście za tym była jakaś sensowna akcja. No i ostatnia kwestia, czyli update i backupy. To są kluczowe, jakby centralne rzeczy, które muszą być w takim Cloud Foundation. Czyli w jaki sposób będziemy centralnie realizować patchowanie i backupy. Można spojrzeć na to troszeczkę z innej strony, jakie są cele naszego governance'u, czyli co musimy osiągnąć, żeby nasza techniczna implementacja była ok, bo techniczna implementacja nie powinna być sama dla siebie, ona powinna być po coś, ona powinna być po to, żeby osiągnąć, zrealizować cele governance'u, czyli po to, żeby można było w sposób szybki środowisko stawiać, żeby deweloperzy mogli na przykład i zespoły R&D mogły same robić sobie self-service.
żeby mogły eksperymentować, ale żeby były jakieś automaty, które te koszty kontrolują jednak. W jaki sposób chcemy transformować naszą wiedzę? Więc nie tylko techniczna implementacja, ale w jaki sposób będziemy upewniać się, że umiejętności w zespole są wystarczające, że stan naszej learning zony jest dalej ok, jest dalej zgodnie z rekomendacjami. Czy jesteśmy na to gotowi, żeby aktualizować ją regularnie? A więc pomówmy sobie o technicznej implementacji przez chwilę. I z techniczną implementacją oczywiście nie zawsze jest łatwo. Podobnie jak Robin, o którym wspomniałem na początku, też nie miał zawsze łatwo. Czasami opływając kulę ziemską, musiał płynąć przez pasmo tak zwanych mryczących czterdziestek, poniżej 40 stopnia, gdzie ciągle wieje i bardzo często jest sztorm. Tak więc na pewno Wam nie życzę, żebyście ciągle mieli sztorm przy technicznej implementacji. Niemniej jednak, przygotowując się do tej implementacji, warto sobie wziąć do serca kilka zasad, kilka rekomendacji, które zawsze, zawsze powinny być implementowane w Waszej technicznej implementacji. Są one implementowane w produkcie. Oczywiście, jak zdecydujecie się sami taki produkt rozwijać, no to zachęcam do tego, żebyście zrobili sobie później taki checkmark, sprawdzając, czy macie te rekomendacje pokryte. Być może niektóre z nich nie mają sensu. Nie musicie zaczynać wielcy. Możecie zacząć mali, ale miejcie z tyłu głowy, że warto dążyć do spełnienia tych wszystkich rekomendacji. Pierwszy punkt, który jest niesłychanie ważny, od którego wiele rozmów z klientami zaczynam, czyli jaka hierarchia management group ma być wdrożona w ramach Cloud Foundation. Dlaczego jest to ważne? No szybko przejdę do drugiego slajdu, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie. Po pierwsze, dlatego jest to ważne, że taka management grupa jest to element, w którym dzieje się kilka istotnych rzeczy, jeżeli chodzi o efekt skali. Po pierwsze, na poziomie management grupy możecie przypisywać uprawnienia. Po drugie, na poziomie management grupy możecie przypisywać polityki ażurowe. I jako child dla management group przywiązujecie do nich subskrypcję. Dodatkowo to wszystko jest dziedziczone. Czyli począwszy od, jakby ten rysunek jest bardzo podobny do Enterprise Scale, dla tych, którzy znają Enterprise Scale Framework. W każdym bądź razie polityki, które są przypisane na poziomie ogólnym do organizacji, to powinny być polityki, które są wspólne dla całej firmy. One zawsze powinny być wymuszone, bo będą po prostu konsekwentnie dziedziczone na sam dół. Ale jeżeli mamy w ramach Application Landing Zone jakąś politykę, weźmy na przykład CORP. CORP ma za zadanie, ma na myśli grupować subskrypcje, które są połączone do sieci on-prem, które są w sposób jawnie połączone peeringiem jako spółki do huba, które mają łączność nie tylko w sumie do on-prem, ale też do innych spółków tym samym. Teoretycznie, oczywiście później dochodzi firewall, ale mają. Więc w związku z tym takie subskrypcje, nie jeden, ale potencjalnie później 50-200, które będziecie mieli, powinny mieć te same ustawienia specyficzne dla workloadów będących połączonych do Waszej sieci. Takim przykładem może być zabronienie posiadania publicznego adresu IP. Nie zrobicie tego tutaj, no bo na przykład online jest przeciwieństwem, jest odbiciem lustrzanym korpa. Online per definition nie ma żadnego połączenia. Jest to management grupa dla subskrypcji, które świadczą usługi po warstwie pasa bezpośrednio do internetu. Więc one nie potrzebują żadnej łączności z innymi winetami, z on-premem. Więc tutaj publiczny adres może być dopuszczony, ale z drugiej strony musimy zaaplikować inne polityki, które automatycznie zabronią na robienie peeringów, na robienie VPN-ów. Więc generalnie, jeżeli chcecie osiągnąć
gotowość na efekt skali. Jeżeli zaczynacie, a wasza firma będzie z sukcesem się rozwijać i będziecie mieć coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, to warto przemyśleć, jak taką strukturę poukładać z punktu widzenia dziedziczenia uprawnień, z punktu widzenia dziedziczenia ustawień. Nie mówimy o uprawnieniach, tak? Więc inne zespoły prawdopodobnie będą zarządzały platformą, inne zespoły będą zarządzały daną application landing zoną. Więc możemy uprawnienia ustawiać tutaj na platformie. Zespoły wsparcie IT może mieć uprawnienia do wszystkich landing zon, a później dalsze uprawnienia, ten tool, który subskrypcję będzie tworzył w automatyczny sposób, automatycznie będzie delegował uprawnienia do samej subskrypcji. Więc wszystko będzie pięknym samograjem. Inny pomysł, który my mamy jako nasz ten secret ingredients, nasz tajny składnik, no to jest podział jeszcze dodatkowo sandbox i audit. Wielu klientów o to prosiło. My to dodaliśmy u nas. Więc dzielę się tym, bo być może również to ma sens u was. Sandbox. Sandbox, czyli miejsce, gdzie pozwalamy zespołom deweloperskim R&D na eksperymenty, na wszelkiego rodzaju poce. Dlaczego? Dlatego, że tutaj pod landing zonem nie chcemy na to pozwalać. Tutaj mamy bardziej restrykcyjny zestaw governance'u z tego powodu, że produkcyjne dane tam są, z tego powodu, że sieciowo on-prem i inne spółki są również osiągalne. A w sandboxie rekomendujemy tak zwany light policy approach, ale oczywiście też z głową. Plus do tego automat, który będzie czyścił tenże sandbox. No i ostatni audit, czyli miejsce, gdzie mamy kopię naszych logów. Tak jak mówiłem, na poziomie platformy możemy przydzielić uprawnienie, więc osoby, które, tych osób pewnie będzie więcej niż kilka, cały zespół być może, cały zespół Cloud Center of Excellence. Więc w konsekwencji do logów operacyjnych duża rzesza osób będzie miała dostęp. Duża rzesza osób będzie miała możliwość manipulowania zasobami tutaj. Dlatego też lesson learned z kilku klientów, posiadajmy kopię naszych logów, naszych najbardziej kluczowych logów bezpieczeństwa, gdzie dostęp jest limitowany albo w ogóle niemożliwy, chyba że będzie jakiś break glass procedure action, gdzie będziemy musieli coś wyciągnąć z tych logów, wtedy uprawnienia zostaną nadane, na przykład poprzez PIMA. Ale domyślnie tylko automaty powinny mieć możliwość pisania tutaj. Wracając, co więcej, naming convention to jest coś, co trzeba na początku ustalić i pilnować. Jeżeli nie będzie dobrego naming convention, to jeżeli osiągniecie efekt skali, to będzie wam bardzo ciężko środowiskiem zarządzać. Oczywiście w takim kafie, o którym wspomniałem, naming convention oczywiście istnieje, więc zachęcam do brania tego, co jest na rynku, brania do dobrodziejstw, pracy, którą Microsoft stworzył, i dla wielu serwisów tak naprawdę naming convention i te skróty będące odzwierciedleniem danych zasobów, danego typu zasobu istnieją, więc pod tym względem naprawdę jest to przydatna lektura. Cost management. W jaki sposób będziemy technicznie przydzielać budżety? Czy będzie to robił automat? Ja zachęcam, że tak. Ale automat jaki? Czy ten Project Space Provisioner, czyli ten automat do tworzenia nowych subskrypcji, czy też może będzie polityka, która zawsze będzie przydzielała i pilnowała budżetu? Tagi. W Landing Zone, w Cloud Foundation, wszystko, o ile to możliwe, czyli prawie zawsze, powinno być zautomatyzowane. I tagi są jednym z wielu narzędzi, które te automatyzacje sterują, pozwalają je wdrożyć. Dla przykładu patchowanie. Update management będący częścią automation account pozwala tworzyć grupy patchowania, tworzyć okna patchowania w zależności od taga. Więc teraz wystarczy dla maszyn wirtualnych, które są podłączone do Local Network Space'u, określić dany tag. I
automatycznie zostaną wciągnięte do tej grupy patchowania. Tym samym będziemy mogli w prosty sposób pilnować, robić raporty w oparciu o tagi i pilnować tego, kiedy dana maszyna jest patchowana. Tak samo backup może być zrobiony w oparciu o tagi. A same tagi możemy, w zależności od tego, jaki governance ustalimy, możemy dać naszym zespołom R&D, naszym business unitom wolność, czyli na przykład będą oni mieli możliwość sami ustawić tagi, albo możemy wymusić je przez polityki, bo polityki, pamiętajcie, pracują w wielu różnych trybach. To może być audit, audit if not exist, deploy if not exist, deny, więc modify i append. Więc naprawdę za pomocą Azure Policy można zrobić bardzo, bardzo dużo. Azure Policy powinny być, jak to tylko możliwe, definiowane na poziomie management group. Dzięki czemu, jeżeli będziemy robić to subscription democratization, to wszystkie subskrypcje będą dziedziczyły te polityki. W innym wypadku musimy ten ciężar wymuszania polityk przesunąć na nasz automat, który subskrypcję będzie tworzył. Więc zdecydowanie określenie dobrego podziału, który dla Application Landing Zone będzie miał sens, jest kluczowy na starcie, tak jak już Wam mówiłem. Logowanie jako must, logowanie rzeczy związanych z bezpieczeństwem, z audytem, ale też logowanie operacyjne. Jeżeli podchodzicie na poważnie do kwestii bezpieczeństwa, to SIEM tool w odsłonie Microsoftu, Azure Sentinel, albo forward do zewnętrznego typu Splunk. I na koniec jeszcze raz podkreślam to, co już mówiłem kilka razy. W budowaniu Cloud Foundation unikajcie manualnych rzeczy. Cały governance, jeżeli ma działać, to powinien być zautomatyzowany. Cały governance, jak to zwykle mówić do klientów, powinien być jak ślizgawka, że wy jako IT i security department określacie lewą i prawą granicę, a później R&D zespoły, biznes może ślizgać się po tej ślizgawce od lewej do prawej, tak żeby mogli zrobić rozwiązanie, które ma dla nich sens, które jest elastyczne, ale te rzeczy brzegowe to wy określacie i wymuszacie. O sieci Wam już wspominałem, prawda, że jeżeli chodzi o sieć, to mamy dwie rodzaje architektury, plus NSG na poziomie każdego subnetu, plus polityka, która sprawdza, czy istnieje, albo jeżeli chcecie podejść do tego radykalnie, polityka, która zabrania stworzenia subnetu bez NSG. Zadałbym sobie na Waszym miejscu również pytanie, kiedy bym siadał do tematyki Cloud Foundation Landing Zone, czy przez myśl mi przejdzie, że jest szansa, że będzie potrzeba pójść multi-regional. Jak wiecie, Azure ma region, prawda? W każdym regionie, może nie w każdym, w większości regionów są availability zone. Więc mój produkt ACF, jakkolwiek jest zdeployowany w jednym regionie, to wszystkie SQ, które używamy, są availability zone aware. Czyli jeżeli jedno data center padnie, wtedy inne data center w tym samym regionie jest w stanie przyjąć tą funkcjonalność. Więc to availability zone też powinniście rozważyć. Ale jeżeli planujecie na przykład jako firma być w Europie, w Azji, w Stanach, no to na pewno będziecie chcieli pójść multi-regional. Więc teraz pytanie, jak sieciowo będziecie chcieli to połączyć ze sobą? I znów, czy to będzie VWAN z V-hubami w każdym regionie? Ale tutaj trzeba pamiętać o limitach, jeżeli chodzi o komunikację Secure V-Hub to Secure V-Hub, albo Hub and Spoke i Global VNet Peering, albo jeszcze inne rozwiązania, chociażby Express Route albo i Global Reach, bądź też SD-WAN po stronie jakiegoś partnera trzeciego. Jeżeli chodzi o sieć, to rekomenduję, tak jak mówiłem, podejście Zero Trust Approach, czyli ustawmy wszędzie routing w taki sposób, żeby wszystko szło na firewalla, ale też nie zapominajmy o monitoringu. I
Jeżeli chodzi o monitoring, to oczywiście możemy monitorować zdarzenia typu wpisy do Logalytic Workspace dla eventów, albo możemy monitorować metryki bezpośrednio. Możemy monitorować activity logi, typu, że ktoś wykonał jakąś akcję, której się nie spodziewamy. Akcję, która zazwyczaj ma być tylko i wyłącznie robiona kodem w sposób kontrolowany, typu na przykład nowy peering. I w tym momencie możemy dostać monitor o tym, czy też monitorowanie kondycji sieci, monitorowanie tego, czy sieć performuje, czy sieć działa w sposób ciągły za pomocą Network Watchera. Na kolejnym slajdzie mam obrazek, który konceptualnie pokazuje to, co mówiłem, czyli rozbicie logów na logi operacyjne i logi audytowe. Przy czym pamiętajmy, że Logalytic Workspace ma limit do 730 dni, więc jeżeli kiedykolwiek chcielibyście pójść ponad to, no to jako punkt do rozważenia to storage account, do którego zapisujemy i archiwizujemy. Dodatkowo storage account ma możliwość zaaplikowania tzw. warm policy, czyli można zapewnić niezmienialność logów. Dla wielu firm jest to szalenie istotne, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Oczywiście wszystko, co pokazuję tutaj na slajdach, to tu w produkcie mamy. O politykach już bardzo dużo mówiłem. Może tylko dodam coś, czego nie wspominałem. Jeżeli chodzi o polityki, to wbudowanych polityk Microsoft pila ze drzwi na chwilę obecną dostarcza około 700. 700 polityk, które nie są w preview, nie są deprecated. I z tego worka 700 polityk, to podczas opracowania governance'u trzeba wybrać coś, co ma dla Was sens. Trzeba, wiedząc, jakie są cele, co chcecie osiągnąć, na co chcecie pozwolić, na co nie, to z tych polityk, 700 polityk, buduje się automat do zapewnienia governance'u. Jako Nordcloud oczywiście mamy zestaw polityk, które rekomendujemy klientom na start, ale za każdym razem jest to decyzja klienta, bo każdy klient jest inny. I jedni chcą na przykład wymuszać za wszelką cenę daną funkcjonalność albo zakazywać danej czynności, a inni, jak na przykład spotkałem się u jednego klienta w Danii, mają politykę, gdzie pozwalają, jak to oni mówili, spaść kubkami ze stołu, rozbić się. A oni jako IT są po to, żeby pomóc biznesowi ten kubek podnieść, postrzegać go na nowo i nauczyć biznes, jak to zrobić lepiej następnym razem. Byłem na początku zdziwiony, że takie podejście mają. Dlatego znów wracamy do strategii. Jeżeli nie zobaczymy, co w sercu firma ma, co firma chce osiągnąć, co decydenci, jaką kulturę nawet organizacyjną chcą osiągnąć, to nie będziemy w stanie zrobić dobrej technicznej implementacji. Inna kwestia, która na pewno musi być zawarta w Cloud Foundation według mnie, to w jaki sposób damy zdalny dostęp. I tu znów sklep otworem stoi, sklep Azure. Możemy skorzystać z Azure Bastion, z usługi pasowej, albo możemy oczywiście zrobić klasyczne maszyny wirtualne, Linux bądź Windows, takie jump serwery, do których użytkownicy będą się łączyli. I teraz pytanie oczywiście, jak to zrobić? Wszystko ma swoje plusy i minusy. Jeżeli chodzi o, albo w ogóle można tego całkowicie nie robić, bo jeżeli będziecie mieli zapięty VPN albo Express Route do on-premises, wtedy zawsze można bezpośrednio się połączyć do maszyny wirtualnej. Pytanie, czy chcecie, czy to jest wasz model funkcjonowania? Może nie, może też nie chcecie z innego powodu. Może nie chcecie tworzyć aż tylu reguł na firewallu, a chcecie być wciąż Zero Trust Approach. Wtedy Azure Bastion albo Jump Hosty mogą przyjść z pomocą, bo w jakiś sposób mogą zgeneralizować te reguły firewalla do Jump Hosta i z Jump Hosta, odciąć bezpośrednią komunikację na wskroś on-prem cloud. Wiele organizacji tego chce. Oczywiście inne problemy się rodzą, jak na przykład Windows i licencjonowanie. No bo żeby skorzystać z RDP-a i mieć wiele licencji, no tutaj trzeba byłoby już pomyśleć o dodatkowych kosztach. Ale z drugiej strony, czy aby na pewno jest to wystarczające? Co jeżeli padnie nam VPN albo Express Route? Czy jest to dla nas ok, że nie będziemy w stanie się podłączyć?
bo dla tych jump hostów raczej publicznych adresów nie będziemy przydzielać po to, żeby je chronić. Wtedy być może Azure Bastion będzie rozwiązaniem. Azure Bastion też ma swoje limity i ograniczenia, chociażby tranzytywność przez peeringi. Security Center, tak jak mówiłem, jest to genialne miejsce do tego, żeby mieć wgląd w bezpieczeństwo. Jako Nordcloud zawsze rekomendujemy klientom standard plan, czyli Azure Defender for Cloud, z tego powodu, że daje on dużo więcej. Pozwala automatycznie prowizjonować agenty rozszerzenia dla różnych workloadów. Dodatkowo jeszcze, jak widzicie, Azure Security Center, na tym przykładzie mamy Security Score, mamy kondycje, plus dodatkowo różnego rodzaju rekomendacje albo regulatory compliance, więc jeżeli jako firma musicie jakimś standardowi sprostać, no to Security Center jest świetnym miejscem, żeby się zmierzyć. Oczywiście miejcie z tyłu głowy, że ten check, który tutaj Security Center wykonuje, on robi od strony technicznej, od tego, w jaki sposób jest to zaimplementowane w cloud. Więc nie sprawdzi, czy macie procesy i procedury w organizacji. Więc nie da się powiedzieć, że jesteśmy na przykład CIS compliant, bo w Security Center jest zielono. Nie, jest jeszcze szereg innych czynności, które oczywiście trzeba spełnić, żeby móc mówić o byciu zgodnym całkowicie z daną normą. O backupie wam mówiłem i w naszym produkcie mamy backup domyślnie włączany dla wszystkich maszyn wirtualnych, chyba że zostanie tag ustawiony inaczej. A to chyba że dla tagu można oczywiście znów ustawić polityką, a polityka w swojej definicji może mieć na początku kondycję, która sprawdza, czy wszystkie te warunki dla tego taga są spełnione. Więc polityka działa razem z polityką. Polityka do backupu i polityka do tagowania. I oczywiście ta polityka nie tylko włącza backup, ale też tworzy recovery services vault, tworzy poprzez parametry definiuje politykę backupową, czyli jaka jest częstotliwość wykonywania backupu, jaka jest retencja, godzina startu backupu. Więc to wszystko jest realizowane przez politykę w sposób zautomatyzowany. Dzięki czemu my jako ludzie IT nie musimy się martwić o to, czy nowe landing zony, czy nowe workloady, które biznes przyniesie albo R&D przyniesie, czy one są chronione, bo to się samo wydarzy. Jedyne, co my musimy robić, to ewentualnie mieć dashboard albo alarmy ustawione automatycznie, które się podniosły, jeżeli z jakiegoś powodu jakiś backup się wywali. Dodatkowo oczywiście nie zapomnijmy o tym, że poza maszynami wirtualnymi w cloudzie potencjalnie są inne workloady, jak na przykład storage account. Więc Recovery Services Vault także wspiera storage account wersji drugiej i wspiera tworzenie backupów dla bloba. O patch managementie już mówiłem, tak? Czyli jako rozszerzenie dla automation account mamy tam update management. I w jaki sposób sprawić, żeby maszyna była widoczna? Może o tym wspomnę, bo mówiłem, że podłączamy maszynę do Logalytic Workspace, tak? A dodatkowo ten operacyjny Logalytic Workspace jest połączony do Automation Account. A agent, który sprawia, że maszyna wirtualna łączy się do Logalytic Workspace, jest oczywiście deployowany przez politykę, więc znów samo graj. Jako governance możemy określić, że wszystkie maszyny mają być patchowane na przykład centralnie, więc domyślnie jest instalowany agent dla Logalytic Workspace, następnie inna polityka, która taguje maszynę odpowiednio albo zostawiamy to po stronie użytkowników i wtedy też maszyny są patchowane. Ba, dodatkowo można zautomatyzować to poprzez PostScript i PastScript, czyli można wykonywać różnego rodzaju akcje na tych maszynach wirtualnych, żeby w sposób prawidłowy gasić aplikacje, które wciąż często niestety są wrażliwe na po prostu shutdown. O alarmach wam mówiłem, więc tych pierwszych nie będę wspominał, wspomnę tylko może o Service Health jako kluczowym przykładzie. Service Health to jest coś, co pokazuje, jaka jest kondycja każdego z zasobu. Pewnie znacie tą stronę status.azure.com.
prawda? I tam widzimy, czy jest zielono dla danego regionu, dla danego typu usługi. Ale ten status Azure.com często aktualizuje informacje z opóźnieniem. Albo nie robi tego nawet w ogóle, kiedy problem jest bardzo limitowany swoim zakresem i akurat pechowo na przykład dotyczy tylko Was. Dlatego też poza tymi alarmami, które tutaj wcześniej wymieniam, warto sobie ustawić alarm w oparciu o serwis Help, bo to dużo daje, bo nie zastanawiacie się, co się stało, dlaczego to nie działa, bo od razu z serwis Help dostajecie tą informację. O Sandbox Automation Wam wspominałem, prawda? Pokazywałem, w którym miejscu on jest w hierarchii. Mówiłem o tym, że rekomendujemy Light Policy Approach tam. Ale oprócz tego w naszym produkcie, i Wam też rekomenduję pomyśleć o takim założeniu, jeżeli chcielibyście to budować sami, w jaki sposób będziecie czyścić ten sandbox. Bo jeżeli powiecie w organizacji, hej, mamy miejsce, gdzie możecie eksperymentować, próbować Azure'a, jestem pewien, że po może nie tygodniu, ale po miesiącu straszny śmietnik się tam zrobi i koszty też będą pikowały w górę. I trzeba pomyśleć o tym, jak ograniczyć SKU, te najbardziej kosztowne, bo po co na pocu takim, ale też w jaki sposób automatycznie usuwać resource grupy w oparciu o jakąś datę, czyli ten automat do tworzenia resource grupy albo subskrypcji otaguje, jaki jest uzgodniony deadline na ten poc. Jeżeli deadline zostanie osiągnięty, automatycznie usunięcie albo disable subskrypcji. Podobnie z maszynami. Można określić, żeby te maszyny same się włączały, wyłączały o określonych godzinach, bo mało kto robi poce o 3 w nocy. Choć znam takie osoby. No dobra. I ten provisioner, ten automat do tworzenia nowych workloadów, do wrzucania nowych subskrypcji, to jest, jak pamiętacie, jeden z tych 4 filarów, na których uważam, że warto zbudować Landing Zone, Cloud Landing Zone Foundation. To jest architektura high-levelowa naszego rozwiązania. Z tego powodu, że rozwiązanie może być wyzwolone na 2 scenariusze. W zależności od tego, znów jak na podstawie doświadczeń, gdzie nasi klienci są. Niektórzy decydują się na po prostu commit pliku do repozytorium i ten commit z definicją nowego projektu wyzwala pipeline i później magia się dzieje, wszystko co tutaj widzicie w bulletach jest tworzone automatycznie. Inni, bardziej dojrzali, bardziej zaawansowani klienci decydują się na integrację z ITSM-em. Dlatego też jest wersja API, która odbiera taki payload z systemu ticketowego typu ServiceNow, następnie wrzuca to w kolejkę, no bo oczywiście może się zdarzyć, że multum projektów naraz będzie tworzonych, następnie jest sobie pipeline w DevOpsie, który działa w oparciu o schedule i co godzinę, co 5 minut, co minutę, whatever, co klient potrzebuje, ściąga te pliki z kolejki i robi ten commit do brancha. Czyli jakby wyzwalany jest ten sam flow, co przy manualnym flow. Więc te dwa typy tworzenia mogą koegzystować. No bo co jeżeli coś się popsuje z ITSM-em? Nie będziemy chcieli wstrzymać tworzenia nowych projektów. Dzięki czemu dalej możemy w ten sam sposób wstrzykiwać projekty niezależnie od ITSM-a, a wszystko będzie spójnie tworzone. Wszystko w oparciu o DevOpsa, prawda? Oczywiście jako produkt u nas, jako narzędzie korzystamy z DevOpsa, z Pipeline'u, z YAML, z ARMA, jak mówiłem, z PowerShell'a i Pythona, ale oczywiście nie musicie się ograniczać do DevOpsa, więc to, co lubicie, to, co znacie, ważne, żeby to był CI/CD, pipeline koszerny, żeby wszystko robić kodem. Sam pracowałem nieraz z Circus CI-em, czy z Octopus Deployem, czy z GitHub Action, więc narzędzi jest wiele. Ja polecam, znam, lubię najbardziej Azure DevOpsa. Tak więc zachęcam Was do tworzenia infrastructure as a code, do tworzenia pipeline'ów kodem i kto wie, może gdzieś kiedyś, jak się spotkamy na tych morzach bądź zawodowo, będziecie mogli się pochwalić high level design Waszej Cloud Foundation Landing Zone, bo to jest Cloud Foundation dla mojego produktu, z którego jestem mega dumny i tym samym myślę, że skończyłem. Dziękuję wszystkim
za wysłuchanie mnie. Mam nadzieję, że pomogłem Wam choć trochę uporządkować tematy, jakie należy rozważyć podczas przygotowań do pierwszego wdrożenia Landing Zone, zarówno od strony organizacyjnej, jak i technicznej. Oczywiście, jako Nordcloud, chętnie Wam z tym pomożemy. Zachęcam do kontaktu, do naszego stoiska wirtualnego. A jak już osiągniecie swój cel, będziecie zapewniać swojej organizacji te cztery filary: zautomatyzowaną landing zone, sprawnym onboardingiem nowych aplikacji, a wszelkie zasady bezpieczeństwa będą osiągnięte, to możecie spojrzeć w tył i być z siebie dumnymi. Podobnie jak robił Knox, kiedy po prawie rocznym rejsie jako pierwszy człowiek dopłynął dookoła świata. Przepraszam, Sir Robin, gdyż za swój wyczyn otrzymał tytuł szlachecki i tego też Wam serdecznie życzę. Dziękuję i zachęcam do pytań. Widzę pierwsze pytanie. Czy muszę mieć projekt low-level design dla nowej aplikacji przed wdrożeniem dla niej strefy docelowej? Jeżeli chodzi o wdrożenie aplikacji, czyli ten Application Landing Zone, to taką aplikację dołączamy, tak? Więc jakby musimy mniej więcej wiedzieć, gdzie w strukturze management grupy chcielibyśmy tą aplikację umieścić. Oczywiście aplikacja też może być rozciągnięta na różne strefy. To może być korp, może być online, może być jakaś hybryda. Więc tak, zdecydowanie musimy wiedzieć, gdzie taka aplikacja będzie umieszczona, bo z tyłu głowy musimy mieć, jakie polityki tam ustawiliśmy, w konsekwencji, jakie działania są dozwolone, jakie są zabronione, jakie rzeczy, w zależności od umiejscowienia w danym poziomie management grupy, zostaną automatycznie wdrożone, ustawione. Tak więc to nie tylko jakby raz zrobienie tego governance'u, tu się kłania, ale też komunikacja tego, żeby zespoły R&D, deweloperskie, wiedziały, w jaki sposób myśleć o swoich aplikacjach. Więc myślę, że na poziomie high level design to trzeba określić mniej więcej, a na poziomie low level design doprecyzować. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie. Czy są jakieś inne? Jakie najważniejsze pytanie powinniśmy zadać klientowi, projektując landing zone? Ja bym zadał: po co? Co chce klient osiągnąć? Jakie ma aspiracje? Jakie ma plany w stosunku do Azure'a? Bo w zależności od tego będziemy postępować dalej. Jeżeli klient myśli o tym, żeby skorzystać z aplikacji jakichś już, nie wiem, nawet SaaS-owych, gotowych w chmurze i tylko to, no to być może w ogóle nie ma sensu nawet zaczynać tematu. Tylko skorzystajmy z tego offeringu SaaS-owego i tyle. Jeżeli klient chce się migrować i przenieść swoje workloady, jest to jego strategiczna decyzja, no to tutaj już kolejne podpytania trzeba zadawać. Na przykład, jeżeli to jest migracja, czy mamy jakieś deadline'y, które trzeba by opędzić, prawda? Czyli jeżeli trzeba się zmigrować data center do końca roku i zostały 2 miesiące, to będziemy inaczej projektować landing zone, niż jeżeli mamy horyzont dłuższy czasowy. Plus do tego jeszcze bym zadał pytanie, kto będzie to wspiera, bo w zależności od tego, jakie mamy umiejętności w organizacji, będzie to determinowało, czy będziemy korzystali z pomocy partnerów, wybierali ofertę dla nas najbardziej korzystną, czy też będziemy to robili in-house. A jeżeli in-house, czy mamy ludzi wyszkolonych, czy jesteśmy na to gotowi, żeby zacząć? Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Mogą być techniczne, mogą być biznesowe, bo generalnie sesja, jak dawałem w opisie, zakładałem poziom 200, łączący trochę tematy biznesowe, trochę tematy techniczne. Tak więc zakładam, że są osoby z różnych dziedzin, z różnych departamentów z nami. Czy są jeszcze jakieś pytania? Okej, nie słyszę, tak więc dziękuję serdecznie. Jeszcze raz zapraszam do kontaktu i jeżeli pojawią się jakieś pytania później, możecie mnie śmiało odszukiwać na LinkedInie, chętnie odpowiem. Zapraszam, dziękuję, do widzenia.